Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo pokażę Wam barziołowy, czyli pokażę Wam wszystkie zioła i zobaczymy jak koniki będą chętnie jadły, więc zapraszam do oglądania. Zobaczcie, słuchajcie, tutaj mamy w pierwszej miseczce mamy pokrzywę, druga miseczka to jest melisa, trzecia miseczka to jest mięta, czwarta miseczka to jest, Jezu, co to jest? Wierzba, okej, okay. Wierzba, kolejna to jest lawenda, następny to jest kwawnik, okej, okay. Kwawnik, potem jest nagietek i tutaj ostatnie jest czyste. Dobra, to widzicie, mamy tyle. Mamy kurczącego konia. Co się stresujesz, chłopie? I pokażemy Wam, jak on będzie się zapatrywał na te ziółka. Zobaczcie, trzecią opcję wybrał na razie i je. To jest kwawnik. Darusi kwawnik. No dobra, a podprowadź go do następnej, zobaczymy. No to już wiemy, że Darling wybiera kwawnik i bardzo chętnie do niego podchodzi. Chodź Daruś, pokaż następny, czy byś chciał. No to właśnie, pola będzie mu podnosić, zobaczymy, czy będzie jadł. Nie, lawendą nie jest zainteresowany. A co masz za zioło teraz, pola? Wierzba. A nie, wierzba, gardzi wierzbę. Następny to jest co? Mięta. Mięta. Zastanawiam się. Zobaczymy, czy będzie chciał jeszcze raz wziąć, zjeść. Dalej żuje i się zastanawia, co teraz. No dobra, no to mięta. No teraz wiemy już dwa zioła. Bardzo chętnie, Daruś. Bo jak ładnie pachnie ta mięta. No dobra, to zobaczymy następny. Tutaj jest, co to jest? To jest melisa. Okej. Okay. Melisa też bardzo chętnie. Nie, nie, jednak nie bardzo chętnie. No dobra, trochę poskubał, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, wrócił do mięty. Super. I ostatnia opcja, to co to jest? Pokrzywa. Nie, pokrzywa nie, ale zdecydowanie tutaj te ziółko, czyli mięta. I choć wróci do tego, co chciał, czyli do kwawnika. Zobaczymy, czy będzie chciał jeść kwawnik. O tak, no dobra, no to już wiemy, że dwa zioła, mięta i kwawnik, bardzo chętnie Daruś, no to damy mu zjeść, a co, niech je. Słuchajcie, drugi koń, który będziemy sprawdzać, to będzie Coco Chanel, ta piękna ruda pani. Zobaczymy, czy będzie chciała te same opcje. Słuchajcie, Pola jeszcze raz dosypała kwawnika, on ponownie podszedł i wyraźnie chciał jeść kwawnik. Słuchajcie, takie bary ziołowe bardzo fajnie jest robić raz na jakiś czas i sprawdzać, na co koń w tym danym momencie ma zapotrzebowanie. Bo sami wiecie, że koń jak ma bogate łąki, pastwiska, to tak naprawdę te zioła wszystkie powinien znaleźć na łące, na której się wypasa. No ale sytuacja, kiedy przychodzi zima, jesień, wiosna, musimy wspomóc dietę koni właśnie poprzez dawanie ziół konikom. I koń nam tak naprawdę pokazuje, czego potrzebuje. Dlatego takie bary ziołowe to jest naprawdę super opcja. My mamy zioła, słuchajcie, to jest chyba z Equiherbs, nie? To są zioła Equiherbs, bardzo je polecam, bo też stosuję do naszych koni iskrowych i do moich prywatnych zioła w sytuacji, kiedy potrzebujemy konia wspomóc. No i widzicie, nie chcę odejść od tego kwawnika,
damy mu sobie skonsumować miseczkę. Nie, darling? Okej, okay, słuchajcie, Pola go odprowadzi i zrobimy tą samą. O. No dobra, niech zje jeszcze. Niech jeszcze zje. Wypełniamy i Pola wyciągnie Coco Chanel. I zobaczymy. To jest klacz. Tam był wałaszek, więc jestem bardzo ciekawa w wyniku, słuchajcie, jakie ona będzie miała zapotrzebowanie. Daruś jeszcze dostał do żłobu ziółek, żeby sobie zjadł. O, jeszcze tu się na dietek rozważa. Ha! To samo, ciekawe, ale jeszcze się zastanawia. Co kokolinka? Tutaj jest lawenda, słuchajcie. Lawendą nie jest zainteresowana. Tak, dosłownie. Zobaczymy. Ciekawe, czy się... Co to jest? Mięta, nie? Nie. Mięta jej nie interesuje. O! A nie, jednak nie. Nie. Koko tylko nos sobie ubrudziła cały. Zresztą jak była z pastwiska, wróciła niedawno. Cała upaciana. Bławatek też się domaga. No dobra, no to dawaj runda jeszcze raz. I zobaczymy, słuchajcie. Jak na razie wygrywa krawnik w całej tej naszej tutaj eskapadzie po ziołach. Zobaczymy. Kokusia tutaj. Kokuś, proszę, rozważaj opcje różne. Nie. A te pierwsze to co to jest? Co to jest? Czystek. Nie, ona, zobaczcie. Koko uzna, że nie interesują ją te. No to jak widzicie, ciekawe, bo Daruś zajął się dwoma ziółkami. Pierwsze ziółko to jest krawnik i drugie ziółko to jest mięta. Mięte żale. No. Więc Koko uznała, że ją to nie bawi. Kolejny rumak to jest Justa. Kolejna klaczka. Jak widzieliście, Koko nie była zainteresowana ziółkami. A tu zobaczymy. No. Jednak brudna miska ją bardziej chyba interesuje. Dobra, nagietek. Okej. Już, ty zawsze miałeś dużo gracji w sobie. Tak. No dobra, już ta nagietek. Ale z nagietkiem jest tak, bo swoim koniom dawałam, że jedzą, potem absolutnie nie jedzą, nie? To jest takie chwile, ja do meszu wrzucałam im, żeby tak zaparzać, nie? Z meszem. Zgadza się. Jedzą tyle, ile... No tak, no bo to o to chodzi z ziołami, nie? Żeby jadły tyle, ile potrzebują, a nie ładować cały czas, nie? Jesteś jeszcze parę misek przed tobą. No dobra, krawnik. No widzicie, ona nie chce. To jest bardzo ciekawe. Lawenda nie. Okej. Okay. Widzę, że wszystkie to mięte tak trochę, nie? Podziubać. A to co to jest? Pokrzywa? No ja pokrzywę teraz, no pokrzywę też daję swoim teraz. No ciekawe. Okej, okay, pokrzywa. Justa, wynik pokrzywa i nagietek. No dobra, no to tutaj mamy wynik taki. Niech sobie poskubię i zaraz jeszcze jeden koń przyjdzie. Mój only you i zobaczymy jak czwarty koń wybierze. Myślałam, że A
Ale ja mu robiłam raz barw zioły w stodole. To też taki był niezainteresowany. Takie te nasze konie są takie niedożywione. Nie no, ma to gdzieś, no. Nie, mój koń, właśnie mój koń i zioła, chodź. Chodź, zawęgam. Wesza. Następny. Masza. Będzie wynik zero. Babatku. Mięta, no. Dobra, zobaczymy ostatnie. No dobra, to dzisiaj zakupki. No dobra, więc wynik on i you. Jemy lisę, nie mięta. Jemy lisę i pokrzywę. Jest bardzo ciekawie. A teraz będzie Bławatek jadł i zobaczymy, czy wszystko zeżre. Bo Oluś to wszystko zleci. A i Bławatek. Dobra. Bławatek, który nie mógł się doczekać, że też będzie jadł. O nie, tego nie chcę. Tym gardzi. No, mi się już rozdają tutaj jakieś cukierki, sprawy. Marchewki. Lawenda. Bławatek. Koko nie jest wielkim ziołem, tylko... Nie, chyba to wie, bo to jest listy. A nie, zobacz, no jest nagietek. Spoko. No dobra. Bławatek wybrał nagietek. Nagietek. No tak w sumie właśnie to by wszystko tak chrupnął sobie. Nie, ale zdecydowanie nagietek. O, a mój koń się z kosmosem łączy. Oluś! Mniam. No dobra, no to Bławatek nagietek. Mój Oluś. Tak, właśnie. Melisa i pokrzywa. Musiałam się zastanowić. Melisa i pokrzywa. Daruś wybrał krwawnik i miętę. A Koko tylko krwawnik, nie? Tylko krwawnik. No, jeszcze raz. Zaraz właśnie zobaczymy. Super. Dobra, drugie podejście Koko. Drugie podejście Coco Chanel. Zobaczymy, czy będą te same opcje. Czy nadal będzie niezainteresowana ziołami. No widzicie, Kokusia uznała, że nic jej w życiu nie brakuje. Ale zobaczymy, może się przekona. Nie. Nie.
Okej. Tak. Tak trochę, ale bez przekonania. Tak, bez większego entuzjazmu. Będzie. Maszu, chodź tu. Nie, ona nadal uważa, że w boksie jest fajniej. No, więc słuchajcie, nadal Koko nie zmieniła zdania. Spisz ma tak samo w barziołowy zrobione i słuchajcie, pierwsza to jest melisa, mięta, potem jest kwawnik, następny nagietek, pokrzywa i tyle. No i jak widzicie, wziął się za kwawnik, jest tak podobnie jak darling, ale też wsuwał ostatnią opcję, czyli pokrzywę. A pokrzywę dostaje na co dzień, więc fajnie, ciekawe. No jeszcze mamy tutaj, no, spisz, wybieraj. Okej, okay, no to tutaj już wiemy, że kwawnik wygrywa zdecydowanie. Wszystko wyjęło. Okej, okay, druga opcja nie jest na zainteresowany, to jest minuta. No i tak jak Oluś, meliska wygrał. Ale powiem wam, to się może tak trochę zgadzać w tym, no bo on jest bardzo takim wrażliwym i wybuchowym koniem. Więc nawet mu się przyda meliski troszkę. Nie, Spiniu? I tutaj słuchajcie, w woreczku mamy jeszcze brzozę, którą zaraz użyjemy, czy użyjemy? No. Ogólnie jest łakomczyk, on wszystko je, ale widać, że jednak bułka, choć nie obraża się na mnie. Chodź, tak. Tak, no nie jesteś panem, widzę brzozy. Zobaczymy, dobra, to jeszcze jedna ta wybra. Spróbujemy, co tutaj koniec wie. Okay, zobaczymy, proszę. No tak, no dobra, kolejny koń, widzicie wynik, każdy koń coś innego, jedynie moje dwa konie wzięły meliskę. No ale to już wiemy, że podłóg i Aram to można było się tego spodziewać. No i wrócił do kwawnika, więc zakupki kolejny raz muszę zrobić. Widać, dołożyć do diety przez jakiś czas chociaż kwawnik. Moi drodzy, to na tyle. Słuchajcie, polecam wam robić takie bary ziołowe, bo można właśnie dowiedzieć się, co aktualnie koń by chciał zjeść, jeśli chodzi o zioła i czego mu brakuje. Jak widzicie, każdy z koni wybrał co innego, co jest bardzo ciekawe i wiemy, że na jedno kopyto też nie można tak dawać, nie? Więc musimy sprawdzić poprzez takie właśnie rozwiązanie. Polecam EquiHerbs, bardzo dobrej jakości ziółka, świeże, dobrze suszone, które zachowują wszystkie swoje właściwości potrzebne do tego, żeby przemycić koniom odpowiednie rzeczy, które byśmy chcieli. No więc, moi drodzy, ja się żegnam z wami, chowamy ziółka, zaczynamy wdrażać ziółka do jedzonka koników, to co wybrały. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.